Cześć! Dziś przepis na pycha ciasto z karmelizowanym słonecznikiem, tak zwany słonecznikowiec. Bazą ciasta jest biszkopt kakaowy przełożony kremem maślano-kajmakowym. Górę przyozdabiają karmelizowane nasiona słonecznika. Krok pierwszy – biszkopt. Do misy miksera przekładamy 4 białka i zaczynamy ubijanie na najwyższych obrotach miksera. Gdy powstanie piana dodajemy szczyptę soli. A gdy piana zrobi się biała, mniej więcej po dwóch minutach miksowania, wsypujemy 135 g cukru drobnego do wypieków. 135 g cukru to jest około 3 czwarte szklanki. Cukier wsypujemy powoli. Od momentu wsypania całego cukru miksujemy około 12 minut. Gdy białka dobrze się ubiją, a cukier się rozpuści, po tych 12 minutach zmniejszamy obroty miksera do najniższych i dodajemy 4 żółtka. Żółtka dodajemy po jednym. Miksujemy krótko do połączenia składników. Następnie wlewamy 4 łyżki oleju. Chwilką miksujemy i wyłączamy mikser. Teraz będziemy mieszać szpatułką. Jedną szklankę mąki pszennej, to jest 130 g, z jedną łyżeczką proszku do pieczenia, przesiewamy do masy jajecznej. Mieszamy szpatułką, delikatnie sięgając z dna misy, bo tam lubi osadzać się mąka. Wsypujemy jeszcze dwie łyżki kakao, również przesiane. Składniki mieszamy delikatnie. Przelewamy ciasto do foremki o wymiarach 23x28 cm wyłożonej papierem do pieczenia. Jak możecie zauważyć, najpierw posmarowałam blaszkę tłuszczem i przykleiłam papier do pieczenia. Robią to po to, ponieważ podczas pieczenia papier czasami się odchyla od foremki i wtedy brzegi ciasta wychodzą nierówne. Tak więc lepiej sobie ten papier przykleić do foremki na jakiś tłuszcz i nie będzie się przesuwał. Wyrównujemy powierzchnię i wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy na środkowej półce funkcji góra-dół w 160 stopniach Celsjusza przez 35-40 minut. Każdy piekarnik inaczej piecze, więc trzeba to mieć na uwadze. Po upieczeniu wyciągamy od razu z piekarnika. Wyciągamy z foremki i pozostawiamy do wystudzenia. Wystudzone ciasto przekrawamy na dwa blaty. Krok drugi, pącz. Do szklanki wsypujemy dwie łyżeczki kawy rozpuszczalnej. Zalewamy wrzącą wodą. Wody mam tak trochę mniej niż połowa szklanki. Mieszamy. Wlewamy dwie łyżki wódki. Oczywiście alkohol można pominąć, jeżeli ciasto będą jadły dzieci. Mieszamy i odstawiamy do wystudzenia. Krok trzeci, słonecznik karmelizowany. Do garnuszka wsypujemy pół szklanki cukru pudru, to jest 60 gramów. Jedno opakowanie cukru wanilinowego lub waniliowego, lub ekstrakt waniliowy, obojętnie co, grunt by było coś waniliowego. Dwie łyżki mleka i 120 g masła. I podgrzewam na średnim grzaniu kuchenki aż składniki się rozpuszczą. Wsypujemy 300 g obranych nasion słonecznika i gotujemy około 2 minut ciągle mieszając. Po tym czasie ściągamy z ognia i wykładamy na blaszkę z wyposażenia piekarnika wyłożonej papierem do pieczenia. To jest ta duża blaszka, ta największa, co jest w piekarniku, ta płaska. Rozprowadzamy słonecznik po całej blaszce, wstawiamy do nagrzanego piekarnika i pieczemy w funkcji góra-dół w 180 stopniach Celsjusza przez około 10 minut. I teraz znów. Każdy piekarnik inaczej piecze, więc trzeba to mieć na uwadze. Ja piekłam 8 minut i trzeba uważać, aby słonecznik nie spalił się za bardzo, bo będzie gorzki. Po upieczeniu pozostawiamy do wystudzenia. A następnie wystudzony słonecznik kruszymy. Krok czwarty krem. Do misy miksera przekładamy 200 g miękkiego masła i ucieramy około 3 minut na najwyższych obrotach miksera, aż masło zrobi się jasne i takie puszyste. Wówczas dodajemy stopniowo po łyżce 510 g masy kajmakowej i ubijamy aż do uzyskania kremowej konsystencji. Krok piąty, składanie ciasta i dekoracja. Dolny blat biszkoptu nasączamy połową ponczu. Wykładamy dwie trzecie kremu i wyrównujemy powierzchnię. Nakładamy drugi blat biszkoptu, który również nasączamy ponczem. Smarujemy resztą kremu. Wygładzamy powierzchnię i na górę posypujemy karamelizowanym słonecznikiem. Ciasto wstawiamy do lodówki, najlepiej na całą noc. I tak się prezentuje ciasto w przekroju. Jak dla mnie w smaku, petarda. Polecam. Na koniec zachęcam Was, moi drodzy, do odwiedzenia mojego drugiego kanału. Kanał się nazywa Grecki Świat Rity. Publikuję tam filmy. Vlogowe, czyli możecie poznać mnie lepiej i zobaczyć Grecję z troszkę innej strony. Ja już się z Wami żegnam i pozdrawiam gorąco. Cześć!